Cześć. Tym filmem rozpoczynam dział związany z przepływem prądu elektrycznego, a dokładnie prądu stałego. W tym odcinku powiem wszystko, co wiedzieć powinniście o natężeniu, napięciu i oporze elektrycznym. Powiem też coś na temat mocy, powiem nawet więcej niż trzeba wiedzieć. Zostawcie lajka i suba i jedziemy z tym tematem. Jak wiecie pewnie z filmów o elektrostatyce, gdy macie zgromadzony ładunek, na przykład na jakiejś kuli od Van der Graaffa, to taki ładunek wytwarza silne pole elektryczne o wysokim potencjale przy źródle tego pola. Gdy zbliżycie uziemiony przewodnik o potencjale zerowym, to może dojść nawet do przeskoku iskry. Stworzy się w ten sposób w powietrzu droga przewodząca, niczym jakiś kabelek, po którym przemieszcza się ładunek. Ten przemieszczający się ładunek przez pewną powierzchnię nazywamy natężeniem prądu. Cała taka akcja trwa bardzo szybko, a zgromadzony ładunek w dużej ilości przepływa w bardzo krótkim czasie. W ten sposób uzyskujemy olbrzymie natężenie prądu, prawie jak w jakiejś błyskawicy. Taki przepływ prądu przez jakiś obiekt może zostawić nawet po sobie ślad, dlatego nie warto wchodzić pod drzewa podczas burzy, o czym opowiadałem w moim innym filmie. Cały proces przepływu ładunku trwa w przybliżeniu aż do wyrównania potencjałów, czyli uzyskania potencjału na generatorze Van der Graaffa równego tyle samo co potencjał Ziemi. Samo natężenie prądu wyrażamy wzorem I równe jest Q dzielone przez T. Natężenie prądu podajemy w amperach, dużą literą A. Q to ładunek wyrażany w kulombach, który przepływa w czasie T. Czas dajecie w tym wzorze oczywiście w sekundach. Natężenie prądu możecie też kojarzyć jako ruch samochodów po jakiejś autostradzie. Im większy ruch byłby na takiej drodze, tym większe natężenie ruchu byśmy mieli. Problem, jaki mieli pionierzy zabaw z elektrycznością, był taki, że każdy ich super pomysł na gromadzenie ładunku kończył się jego szybkim uwolnieniem po zetknięciu z ciałem przewodzącym, jak w tym generatorze Van der Graaffa. Prowadzono nawet zabawy na rażenie prądem przypadkowych ludzi. To były takie XVII-wieczne pranki. Lord Van Benga nie miał niestety w tamtym czasie dostępu do kamery, a internet kiepsko chodził w kamienicach, więc nie było komu tego pokazywać. Jeden z pionierów elektryczności, Alessandro Volta, padł na pomysł, że ta cała elektryczność musi być w jakiś sposób związana z napięciem kontaktowym, na przykład kontakcie między różnymi metalami. Volta zgodnie z tym, co pisał, na płytkę srebrną kładł cynkową, a na cynkową mokrą tekturę, którą następnie przykrywał płytką srebrną, a potem znowu cynkową i tak w kółko. W ten sposób uzyskał taką wysoką wieżę, zwaną później stosem Volty. Umożliwiała ona w ciągły sposób pobór prądu z takiego źródła. Oczywiście, aby prąd był pobierany, czyli aby taki prąd przepływał, to należało jeszcze stworzyć obwód zamknięty między dołem a górą stosu Volty. Różnica napięć między górą a dołem stosu Volty umożliwiał przepływ ładunku przez obwód, czyli inaczej mówiąc, dochodziło do przepływu prądu o pewnym natężeniu. Tutaj przykładowo prąd płynie o wartości 40 mA. Taki zaś ciągły i stały w czasie prąd, tak jak widzimy tutaj na tym amperomierzu, nazywamy prądem stałym. Stos Volty ulepszano, powiększano i modyfikowano. Udowodniono na przykład, że im większa powierzchnia metali w takim stosie Volty, tym więcej elektryczności można było z niego pobrać, czyli można by rzec potocznie, zwiększał się czas działania, taki Duracell dla 18-wiecznych fizyków. Im więcej zaś płytek było umieszczonych w takim stosie, tym większa intensywność tej elektryczności była, lepiej kopała. No to odzwierciedlenie i dzisiaj. Jak podłączycie, potocznie dzisiaj nazywane paluszki, równolegle, to uzyskacie takie samo napięcie, ale paluszki starczą na dłużej. Jak zaś podłączycie je szeregowo, to uzyskacie większe napięcie. W czasach Alessandra Volty budowano nawet baterie wielkości dużej sali, które umożliwiały odkrycie nowych zjawisk fizycznych. Na przykład odkryto łuk elektryczny, a odkrycie łuku elektrycznego zaraz potem umożliwiło wynalezienie lamp łukowych. Trwały też prace nad badaniem oporu elektrycznego i tego, w jaki sposób zależy od przewodnika, przez który płynie prąd. Ustalono na przykład, że na opór elektryczny duży wpływ mają wymiary geometryczne przewodnika i wyraża się to wzorem R jest równe D razy L dzielone przez S.
D to opór właściwy, L to długość przewodnika, natomiast R to jego opór, wyrażany w omach. Sam opór można powiązać z natężeniem prądu i napięciem do tego opornika podłączonym i wyrazić następującym wzorem. To tak zwane prawo Ohma, które dużo częściej dla ułatwienia jego nauki zapisuje się nieco inaczej. Pewnie znacie je w tej postaci. Z prawa Ohma wynika na przykład to, że natężenie prądu zależy wprost proporcjonalnie od napięcia. Im ono większe, tym więcej prądu popłynie przy zachowaniu stałego oporu. Niektórzy w szkole nawet taki wykres rysują, który z rzeczywistością ma najczęściej niewiele wspólnego albo jest właściwy jedynie w niewielkim zakresie prądów i napięć. Dzieje się tak, bo opór nie jest stały i zależy mocno od temperatury. Najczęściej on rośnie wraz ze wzrostem temperatury, no chyba że mówimy o graficie, wtedy jest odwrotnie. Często, aby łatwiej sobie wyobrazić powiązania między oporem, napięciem i natężeniem, rysuje się taki rysunek, a jak jesteście nieco starsi, to taki. Oba pokazują mniej więcej to samo, czyli aby prąd przepływał i pokonał opór na swojej drodze, to musi go to napięcie pchać. Nieco lepiej jest to przedstawić na animacji, w której ogniwo generuje różnicę potencjału między okładkami i w momencie podłączenia do zbudowanego obwodu prąd nie popłynie, do momentu, aż ten obwód zostanie zamknięty. Gdy obwód zostaje zamknięty, to prąd umownie zaczyna płynąć od plusa do minusa i żarówka zaczyna świecić. Ten prąd oczywiście płynie, jak powiedziałem, umownie, bo nośnikiem ładunku są elektrony i one lecą z okładki ujemnej do dodatniej. Warto być tego świadomym. Oczywiście takiej animacji nikt w zeszycie w ten sposób nie będzie rysował, no bo byłoby to zbyt czasochłonne i trudne. Dlatego dla ułatwienia korzystamy ze schematów. No i schemat tego trójwymiarowego modelu wyglądałby w ten sposób. Baterię zaznaczamy w taki sposób, przewody jako linię, a żarówkę jako okrąg z krzyżykiem. Jest też jeszcze włącznik, który symbolizuje miejsce, w którym się takowy powinien znajdować. Gdyby obwód był nieco bardziej skomplikowany i zawierał na przykład rozgałęźnik, to jego powinniśmy zaznaczyć w zeszycie z taką kropeczką. A jak mamy dwa elementy, które mają się nie łączyć, to rysujemy tego typu połączenie krzyżowe. Jakiś czas temu czepiali się mnie tego w nagranym szorcie, bo w sumie nie bardzo mieli czego się czepić. Wróćmy jeszcze do tej naszej małej instalacji elektrycznej. Jak umieścimy w takiej instalacji jedną żarówkę, to będzie ona świecić jasnym światłem. Dlaczego żarówka świeci? No bo prąd elektryczny w trakcie przechodzenia przez włókno żarówki wykonał w tym włóknie pracę, która spowodowała zwiększenie energii wewnętrznej włókna, a więc zwiększenie jego temperatury, aż do takiej, przy której zaczęło ono świecić. Ta praca prądu elektrycznego w tym włóknie może być wyrażona wzorem W jest równe U razy I razy T. Mówi się na to wójt. Pracę prądu, jak każdą inną pracę, wyraża się w dżulach. Z pracą, jak pewnie wiecie, można bezpośrednio powiązać moc. Takim klasycznym wzorem, poznawanym w momencie nauki w temacie praca moc energia. Brzmi on P jest równe W przez T. Jak wstawicie pracę do wzoru na moc, to uzyskacie nowy wzór na moc prądu. W sumie można to olać i po prostu nauczyć się, że moc prądu elektrycznego, nazywana też mocą elektryczną, zapisujemy po prostu jako P jest równe U razy I. Moc będziemy wyrażać w watach. Co ciekawe, jeśli pracę będziemy wyrażać przez iloczyn mocy i czasu, to jednostką pracy będą watosekundy. A jak nieco te jednostki byśmy zamienili, wprowadzając odpowiednie przedrostki, to uzyskamy kilowatogodziny. Jest to podstawowa jednostka energii albo pracy prądu elektrycznego, z którą co miesiąc walczą wasi rodzice albo nawet sami z nią walczycie podczas opłacania rachunków za energię elektryczną. Swoją drogą, jak ktoś chce więcej posłuchać o tych kilowatogodzinach i rozliczaniu energii elektrycznej, to nagrałem o tym bardzo dobry film. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie, byście mi potem nie mówili na lekcji, że tego w filmie nie było, to i zadań obliczać nie umiecie. Zróbmy więc jakieś kompleksowe zadanie uwzględniające te wszystkie wielkości przez nas dzisiaj poznane. Zacznijmy od drucika grubości 1 mm kwadratowego i długości 10 metrów, w którym znamy opór właściwy.
dajmy na to 1,7 razy 10 do potęgi minus 8 ohm razy metr. Znamy też napięcie, jakie ktoś przyłożył do tego druta. Chcemy policzyć parę rzeczy. Ilość przepływającego ładunku w czasie 2 minut, natężenie prądu, pracę wykonaną przez prąd elektryczny w tym przewodzie, a także moc tego, jaką posiada ten drut, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Na samym początku wypadałoby obliczyć opór, znając wymiary geometryczne przewodu. Tutaj pewnie milcząco trzeba założyć, że podczas przepływu prądu nie będzie się on zmieniał. Mając opór przewodnika, możemy teraz z prawa Ohma policzyć natężenie prądu, a znając natężenie prądu, łatwo jest ze wzoru na natężenie prądu dowiedzieć się, jaki ładunek w te 2 minuty przepłynął. Pozostało jeszcze określić pracę prądu elektrycznego wykonaną w tym przewodniku, a tę policzymy z tego wzoru. Nie jest to wcale takie trudne. Na koniec obliczymy jeszcze moc, czyli do wzoru P równa się U razy I wstawimy napięcie i natężenie prądu. W ten sposób obliczyliśmy i pracę, i moc takiego druta. I to nam w sumie trochę wyjaśnia, dlaczego przewody się grzeją i przy dużym poborze prądu może dojść nawet do mocnego nagrzania, co może prowadzić wprost do przepalenia przewodu albo jakiegoś drucika. Tę wiedzę o możliwości przepalenia drucika wykorzystuje się na przykład w bezpiecznikach topikowych. Jak ktoś ma stare korki w domu, to na pewno wie, o co chodzi. No i w tym filmie to wszystko. Na koniec dorzucam jeszcze grafikę podsumowującą, byście mieli te wszystkie wzory w jednym miejscu. Cześć!